W filmie przedstawimy krótki opis trasy Kamienna Góra Okrzeszyn, ale na początek trochę historii. Inicjatorem budowy kolejki był przemysłowiec, właściciel dużej przędzalni w Kamiennej Górze, pruski radca handlowy Rinkel. W drugiej połowie XIX wieku Kamienna Góra przeżywała swoje złote lata. Nie do przecenienia była też w tym rola kolei żelaznej, doprowadzonej do miasta w 1869 roku. Było to w ramach budowy przez państwo śląskiej kolei górskiej, takiego ogniwa łączącego Berlin z Wiedniem. No, utworzenie pierwszego kolejowego przejścia granicznego na przełęczy lubawskiej pomiędzy Prusami a Austrią oraz zacieśnienie przyjaznych stosunków pomiędzy obydwoma krajami wpłynęły na poprawę dostępności okolic Kamiennej Góry. No, co ciekawe, nawet niemal zupełny brak utrudnień w turystycznym ruchu przygranicznym. Zaczęto wtedy intensywnie zastanawiać się nad budową kolei przewożącej turystów zwabionych sławą krzeszowskiego klasztoru. Budowę linii umożliwiło dopiero wydanie w latach 90. XIX wieku ustawy o kolejkach. Nie musiały one mieć połączenia ze sobą, stąd przy ich budowie można było sobie pozwolić na pewną dowolność w zakresie parametrów technicznych, jak i sposobie eksploatacji. Wspomniany radca Rinkel zobaczył w zamknięciu Doliny Potoku Zatr na dogodną drogę do przeprowadzenia alternatywnej kolei względem istniejącej już od 20 lat linii transgranicznej w kierunku Lubawki. Ten w środkowej części ekranu tor to jest właśnie tor do Krzeszowa. Ten po prawej to jest aktualny jeszcze do Lubawki. Próby kooperacji z zarządem pruskich kolei państwowych zakończyły się fiaskiem. Rząd odmówił współfinansowania, zatem niezbędny kapitał musiano pozyskać z emisji akcji powołanej w 1896 roku spółki Ziderhalbach AG. Przedsięwzięcie miało trochę szczęścia. Roztoczona wizja pozyskania nowych rąk pracy w kamiennogórskich przędziarniach przyciągnęła kapitałowców. Spróbujmy wyobrazić sobie, jak wyglądał przejazd kolejką w początku ubiegłego wieku. Początek oczywiście linii usytuowano w dużym dworcu, na dużym dworcu w Kamiennej Górze, który widzimy z tyłu. Cały dworzec jest na wysokości 440 metrów. Tory uzyskały styczność z siecią ogólnokrajową, po prostu państwową. Na sąsiednim peronie w kierunku Lubawki. Czeka do odjazdu międzynarodowy pociąg do uzdrowisk czeskich. Na drugim torze czeka, to już jest bardziej skomplikowane, ale w tamtych czasach było to możliwe. Po prostu kierunek prowadzi od czerwca 1905 roku w kierunku Kowar, no i do Jeleniej Góry. Nas interesuje trzeci kierunek. Trzeci kierunek to jest pierwszy z lewej, który prowadzi właśnie trasą Doliny Zadrny w kierunku Krzeszowa, Chełmska i Okrzeszyna. Trzy wagony prowadzono w tym kierunku, trzy kursy. No, w niedzielę dwa dodatkowe były. Zgodnie z podaną informacją do Krzeszowa powinniśmy dojechać po 25 minutach, do Chełmska w 3 kwadranse, no a do końcowej stacji w godzinę i 15 minut,
Jest to odległość, która przekracza już 20 km. Ze stacji przekraczamy pierwszą drogę, która była drogą takim duktem dla dyliżansów jadących w kierunku Jeleniej Góry, Kowa. Oczywiście dalej idziemy po łuku. Po lewej stronie widzimy gęstą taką fabryczną zabudowę Kamiennej Góry i wkraczamy w dolinę rzeki Góry. Koncesję na budowę uzyskano w 1897 roku. Prace terenowe nie należały do najłatwiejszych, zwłaszcza na skrajnych odcinkach budowanej linii, gdzie przebiegały cieki wodne i znaczne przewyższenia. Realizacja 21-kilometrowej linii trwała 2 lata, a uroczyste otwarcie nastąpiło 2 lub 3 października 1899 roku. I z tej okazji również wydano album okolicznościowy dokumentujący przebieg budowy kolejki. Dolinę rzeki i tereny rozlewiskowe pokonujemy przejeżdżając największym na trasie mostem dwuprzęsłowym, kratowniczym, jak widać z tyłu, o długości 70 metrów. Zaraz za nim kolejka wcina się w głęboki wykop, za chwilę tam pokażę. Do kolejnych stacji przemieszczamy się z prędkością nieprzekraczającą 20 km na godzinę. Do Okrzeszyna dojedziemy w godzinę i 15 minut. Kolejka, wyjeżdżając przez ten wąwóz, który tam jest z tyłu, jak ten samochód jedzie teraz, po prostu dojeżdża do pierwszej stacji, można powiedzieć Czadrówek, ale to jest jeszcze Kamienna Góra. Przy budynku, który stoi do czasów współczesnych, mało kto wie, że jest to budynek pierwszej stacji kolejowej. Potem pociąg wjeżdża na wypłaszczenie Doliny Zadrny. Z okien pociągu można podziwiać otwierający się szeroki widok na Kotlinę Krzeszowską i stojące w oddali charakterystyczne hełmy wieńczące wieżę Krzeszowskiego Kościoła. Na 4 kilometrze trasy samotny, ceglany budynek wyznacza kolejny przystanek dla kolejki Czadrów. Oberzider. Równy bieg pociągu przybliża coraz bardziej do monumentalnych zabudowań klasztornych i ceglanego budynku stacyjnego w Krzeszowie, Grisau. Na niemalże 8 kilometrze trasy. W tej chwili nie widać zabudowań, ponieważ jest troszkę zamglone. Na tej stacji pociąg opuszcza zazwyczaj duża część pasażerów, pielgrzymów zmierzających do opactwa, turystów wychodzących w otaczające Kotlinę Góry Kamienne czy miłośników wyszynku przy browarze klasztornym, czekający w zadowoleniu na pociąg powrotny.
Niepozorna stacja ma charakter małego węzła towarowego, gdyż od stacji prowadzi 2,5-kilometrowej długości odgałęzienie do odkrywkowej kopalni wysokiej jakości piasku formierskiego w Krzeszówku. Jako ciekawostkę wypada podać fakt, iż nie tworzono na kolejce samodzielnych składów towarowych, lecz wagony z towarem doczepiano do pociągu osobowego. Krzeszówka, no i końcowej stacji po Krzeszynie. A w tej chwili jesteśmy w miejscu, w którym właśnie to jest wyjazd ze stacji i już tutaj tor się rozszerza. Tutaj jest ten kierunek, tutaj jest kierunek, kierunkiem z lewej strony to jest kierunek do Chełmska Śląskiego. Prawy kierunek jest to kierunek do Krzeszówka. Został właśnie przejazd drogowy tutaj w kierunku Lipienicy. A tam właśnie w lewą stronę odbija tor, ten 2,5-kilometrowy tor do Krzeszówka. Prosto, jak widzimy, to jest tor do Chełmska. Tory w tym miejscu się kończą, dalej są tory rozebrane. Do Krzeszówka jeszcze tory są, oczywiście, ponieważ dość długo, później jeszcze powiem o tym, pociągi tam sporadycznie jeździły po urobek. Widzimy tutaj po prawej stronie tor w kierunku Chełmska Śląskiego, a po lewej właśnie do Krzeszówka. To jest właśnie tor do kopalni w Krzeszówku. W tym miejscu tor przecina oś drogi. Pomiędzy polami i wzdłuż wsi łańcuchowych w Dolinie Zadrny pociąg zmierza dalej w kierunku Chełmska Śląskiego. Mija po drodze położony na uboczu od wsi typowy dla kolejki ceglany budynek przy przystanku w Jawiszowie. Czytelna nazwa z tamtych lat Klein Hennersdorf jeszcze jest widoczna. Podjazdem wjeżdża na stację w Chełmsku Śląskim. Budynek identyczny, który widzimy z tyłu. Budynek identyczny jak w Krzeszowie, w ulicy Dworca w Chełmsku Śląskim. Stąd 15 minut było do miasteczka i taką po prostu spacerkiem. To jest to, ta stacja usytuowana na niemalże 15 km drogi z Kamiennej Góry. Obsługa zgłasza kilkuminutową przerwę, kilkunastominutową właściwie przerwę, konieczną do nawodnienia pojazdu. Wysiadają kolejni pasażerowie, a za nimi, obok nich, rozpościera się charakterystyczny zapach kiełbasy.
z którego wieś słynęła. No cóż. No, oczywiście na stacji, która tutaj jest w pobliżu, na stacji w ciągu dnia potrafiono ładować nawet 25 wagonów wszelkiego rodzaju towarem. Oprócz tego oczywiście dużo pasażerów jeździło do tkalni w Kamiennej Górze, no, która po prostu jest, była to dla nich jedyna droga dojazdu, ponieważ w tamtym czasie jeszcze infrastruktura drogowa nie była na tyle rozwinięta, nie było tyle komunikacji pasażerskiej. To właśnie pociąg spełniał tą główną zasadę. No cóż, po torach zostały tylko ślady. Spacerując tędy oczywiście wyczuwamy, gdzie były podkłady, gdzie były tory. Ale niestety już jest rozebrane. Tymczasem pociąg dostaje sygnał do odjazdu i rusza dalej na południe, opuszczając już Dolinę Zadrny i po 18 km wjeżdża w trudniejszą technicznie Dolinę Potoku Szkło, no nazywanego także Ostrożnicą, ale już należącego do zlewni Morza Północnego. Tutaj w tym miejscu przejeżdżamy przejazd drogowy i dalej wygląda to w ten sposób. Ale dawniej tego nie było. Ignasza Kiełbasiana kolejka, ponieważ tak ją kiedyś nazywano, rusza dalej w kierunku Okrzeszyna. Widzimy osiedle Bożejów i ślady po torowisku, którym opuszczał pociąg chełmsko-śląskie. Ostatni widok wieży kościoła i tym tutaj nasypem przez płaskowyż między Chełmskim Śląskim a Uniemyślem mkniemy o właśnie w kierunku Uniemyśla. To jest właśnie nasyp, ślady nasypu po kolei. Niedaleko tamtych brzózek
tamtych terenów drobnego lasu. Niewielkie wykopy, ponieważ to są niewielkie górki. Mijając te górki, wjeżdżamy chyba już w ostatnią dolinę Przełęczy. Nie Przełęczy, przepraszam, tylko kolei Zadrny, ponieważ tutaj rozpościera się około 3-4 km doliny przed stacją Uniemyśl. W tym miejscu kończy się dolina, ostatnia dolina i płaskowyż. Zaczyna się kręty teren z wykopami, z nasypami. Wkraczamy w tej chwili w kotlinę doliny Szkło, dorzecza Szkło, a to jest to dorzecze oczywiście z rozlewiska Morza Północnego. W tym momencie zaczynają się zakręty. Zaczynają się nasypy, również i wąwozy oraz przekopy. Mijamy pierwszy wąwozik i wjeżdżamy na stację Uniemyśl. To jest miejsce po torowisku przy stacji w Uniemyślu. Tym torowiskiem właśnie kolejka dojeżdżała teraz do najwyżej położonego przystanku na linii w Uniemyślu. Na wysokości 530 metrów nad poziomem morza. Budynek oczywiście z tradycyjnej czerwonej cegły. I dalej kierujemy się w kierunku Krzeszyna. Start. Stacja w Uniemyślu jest na 18 kilometrze trasy, ale ruszając teraz w tej chwili z tej stacji, jedziemy w kierunku Okrzeszyna. Widzimy po lewej stronie kościół świętego Mikała z piękną kopułą, a niżej karczma sądowa z bloków z domu, jest to tak zwany dom przysłupowy. Kolejka dojechała do najwyżej położonego przystanku, który pokazywaliśmy przedtem w Uniemyślu, Barhelsdorf, która jest na wysokości 530 metrów. Czy z okiem pociągu, tak jak mówiłem wcześniej, widać było właśnie tutaj szczelistą wieżę kościoła świętego Michała. Jest to wzniesionego bodajże chyba przez najwybitniejszego śląskiego architekta baroku. Oraz niżej widać słynną karczmę. Tutaj w tej chwili jest taki jasny dach, ponieważ karczma jest odbudowywana, tak jak wspomniałem, przez klub przyrodników w ludowym stylu. Obecnie kościół znajduje się w stanie ruiny. No, karczma była też, ale mam nadzieję, że będzie odbudowana i będzie przywrócona jej dawna świetność. Zaraz za przystankiem pociąg przejeżdża tym tutaj łukiem i wjeżdżamy, za chwilę pokażę, również w taką przesiekę wykutą w skalę. To jest fragment właśnie tego wykopu. Oczywiście w tej chwili jest dokładnie zarośnięte, ale tam podejdziemy bliżej, widać będzie jaka skała, jak to wszystko wyglądało, oczywiście oczami wyobraźni. Zaraz za przystankiem i wąwozem, który wcześniej widzieliśmy, pociąg przekracza kamiennym wiaduktem dolinę potoku i wjeżdża w bardziej skomplikowany teren, który jest bardziej kręty, wymagane są wykopy, przekopy,
nasypy i oczywiście przełomy. Zwaną właśnie Uniemyśl. I za chwilę wjeżdżamy do kolejnego wąwozu. Tak, to jest kolejny właśnie wąwozik zbliżający się do obecnie już też nieistniejącego częściowo kamieniołomu. Ale dalej posuwamy się w kierunku Okrzeszyna. Dawne torowisko było przekształcone w drogę na terenie kamieniołomu. Wreszcie wjeżdżając do Okrzeszyna, stacja zlokalizowana jest na wzniesieniu nad wioską górniczą. Od ślepej stacji, no, która jest właśnie, czyli stacja końcowa w Okrzeszynie, zostało 1,5 km drogi do granicy. No i do czeskich Petrzykowic. Stąd wysiadający podróżni mogli oczywiście dojechać do pracy. Również pamiętajmy o tym, że dojeżdżali stąd do tkalni kamiennogórskich. Przecież to, przypominam, właściciel tkalni kamiennogórskich i wszelkich zakładów liniarskich stworzył tą kolejkę. Ale ciekawostką jest to również to, że właściciel kolei dla podróżnych posiadających bilet na ową kolejkę podstawiał tutaj dawniejsze oczywiście autobusy, tam w cudzysłowie, którymi można było dojechać do Aderszpachu i do czeskiego skalnego miasteczka. W ramach biletu oczywiście na kolejkę tą tutaj, którą w tej chwili... Stacja w Okrzeszynie miała dość dużą ilość torów, ponieważ tutaj stacja była między innymi, w tym miejscu tutaj znajdowała się dawniejsza parowozownia, która się później spaliła, ale wiadomo, że prowadzone były tutaj warsztaty kolejowe, które były tam wprowadzone jakieś drobne naprawy i tak dalej. Nie posiadała własnej wieży nawadniającej, posiadała tylko jeden peron, a resztę peronów oczywiście są to perony towarowe. No, okres wojny kolejka przetrwała bez jakichkolwiek zniszczeń. Jednak ostatnie dni wojny były bardzo chaotyczne. Ze względu na ewakuację przemysłu zbrojeniowego i komanda obozu Gross Rosen zlokalizowanego w Chełmsku. Cóż, pozwoliłem się schować na ambonie, właśnie na tej przestrzeni między Chełmskiem a Uniemyślem. Ponieważ właśnie tutaj, tam jest ta linia, która prowadzi od Chełmska Śląskiego. Mijając tamten wąwóz, właśnie jedziemy w kierunku
Za mną jest linia, która jechała w kierunku, prowadziła w kierunku Uniemyśla. Tak jak już pokazywałem, jest oczywiście nasyp. Ten nasyp chciałoby się wykorzystać do celów turystycznych. Wystarczy tylko wyrównać i zrobić jakiś tam nasyp. I to nie musi być przecież, nie daj Boże, asfalt. Wystarczy ziemny jakiś nasyp, taki wyrównać. I piękna trasa w linii prostej, trasa rowerowa, trasa do biegania, aż do stacji w Okrzeszynie. Oczywiście nakłady nie byłyby takie, bo tylko materiał, ludzie są bezrobotni, którzy tam pracują w Urzędzie Pracy, w Urzędzie Miasta, w Starostwie. Wykorzystać po prostu pracowników interwencyjnych i wtedy wówczas można taką atrakcję zrobić. Zresztą ta atrakcja może być nie tylko z Sejmska do Krzeszyna, bo równie dobrze z Kamiennej Góry, ponieważ no chętnych spodziewam się, że byłoby naprawdę dużo. No, z pewnością kolej nie znalazłaby pieniędzy ani miasto, żeby ją odtworzyć, linię kolejową, która by nadal jeździła, nawet z tą prędkością śmieszną 20 km na godzinę, ale to byłoby bardzo przyjemne. No. W związku z tym jedyny pomysł, jaki ja mam oczywiście, to jest trasa rowerowa i trasa do biegów, po prostu biegów. To wszystko, co chciałem pokazać w tym filmie, no oczywiście nie wszystko udało mi się w tak profesjonalny sposób pokazać, ale tak jak na wstępie filmu opowiadałem, oczami wyobraźni chciałbym się przejechać właśnie trasą Doliny Zadrny z Kamiennej Góry do Okrzeszyna. Przypomnę, linia, czas jazdy około godziny 15, tak to trwało. No i niestety w czasie budowy wszelkiej infrastruktury, przepraszam, drogowej, no kolej po prostu konkurencji nie wytrzymała i niestety padła. Tory te tutaj, które widzimy, tutaj miejsce po torach w 73 roku zostały po prostu rozebrane. Widziałem to z okien szkoły w Okrzeszynie osobiście. Właśnie zestaw pociągu takiego roboczego do rozbierania szyn. Powodzenia życzę i dziękuję za uwagę.